Cześć wszystkim! Tutaj ja, Playing Scorpion, i dzisiaj gram w Robloxa. Znaczy tą grę Plants vs. Noobs. Wczoraj też w nią grałem, tylko wysłałem ten film o jakiejś 21 czy coś takiego. Więc tak późno, więc mało osób zobaczyło. I no i pewnie ten film też będzie tak jakoś wysłany późno. Ale dobra. No, klikam graj. Okej. Okay. Więc tak, ja trochę tych poziomów na nocy przechodziłem, ale najpierw pokażę wam ten pierwszy nocny poziom, żebyście wiedzieli co i jak, więc tak. No myślę, że zaczynam. Hej, w porządku. Dobra. Najpierw tutaj trochę tak zobaczę. Już wkrótce. Zastanawiam się o co chodzi z tym, że już wkrótce. Jak to klikam, to nic się nie dzieje, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, ale mam takiego fajnego potato mina. Snopiego żadnego nie mam. Chyba nic nowego nie mam. A, jeszcze mam takiego sunshrooma. O takiego. Grave Stella nie ma żadnego. Paskali gdzieś luma nawet nie mam. No dobrze, okej. Okay. Powrót, no i klikam graj. Więc tak. Tutaj jest dość dużo noobów. I tak jakby to są z gazetą. One się naprawdę wkurzają, kiedy zniszczysz im gazetę. Dobra. Piszę to. Nie, po co ja piszę to? Lipitel, ziemniak, orzech, wiśnia. Dobra. Więc tak. Cześć. O tak, zanieczulony Grave jest taki ktoś. Hej, teraz, gdy jest noc, słońca nie spadają z nieba. No tak, nie spadają. No i też trochę tak dziwnie to zabrzmiało. Ciekawe, czy w angielskiej wersji też jest tak. Takie dziwne. Możliwe, że jest inne. Takie bardziej mądre. Także bardziej brzmi mądrze. Oj, to zamiast tych. Zamiast globów to są takie. Chyba to się nazywa spawny pady. Takie dziwne są. No i dźwięk ten półszuluma trafiający. Ten strzał powrzoma trafiający w nuba jest podobny do tego w Plants vs. Zombies. O, pieniążek. Bym nie zauważył go. Dobra, słońca. No i słonecznik się naładował. Tylko potrzebuję odpowiedniej ilości słoń, żeby go postawić. Dobra, myślę, że tu może postawić drugiego powrzoma. Przecież głupio, że tak blisko tego nuba. Chociaż w sumie nie, nawet nie zdążył go zjeść, na szczęście. I na też tutaj nie można postawić żadnej rośliny. Klikam i się nie postawia. Wy tego nie widzicie, że to klikam, ponieważ no nie widzicie mojej myszki. Ale ja ją widzę i wiem, że klikam. Wow, ile słoń, dobra. Może postawić. Spróbuję drugą kolumnę słoneczników. Tutaj półszulum. Ej, to był taki dźwięk jak ogostrzającego? Nie wiem, czy wysłyszycie, bo mnie ten dźwięk trochę ciszej. Ale taki, to był taki dźwięk podobny do katapulty zombies, Plants vs. Zombies. Okej. To jest dwóch, więc muszę postawić aż trzy półszulumy. Chyba sobie poradzą. Dobra. Nie, na pewno sobie poradzą. Już widzę. O, Lipitela mogę tu postawić. Zobaczyć jak on się wkurza. Też ta gazeta nie jest zbyt wytrzymała. Widzicie, tak szybciej idzie. Postawię orzecha tu sobie. Widzicie? Orzech tak wygląda w tej grze. Taki trochę, nie za bardzo brązowy, tylko taki bardziej szary. Chociaż może w nocy tak wygląda. Może w dzień jest ten, bardziej brązowy. Chociaż nie jestem pewien, nie pamiętam tak dobrze tego. Napiszcie też w komentarzach, czy podoba wam się taka śmieszna gra w Robloxie. Jeżeli macie Robloxa, to też możecie w nią zagrać. Nazywa się Plants vs. Noobs. Wystarczy to wpisać. I wyskoczy. Nawet jak wpiszecie Plants vs. Zombies, to wszystko wyskoczy.
W ogóle to ja w moich słuchawkach to wszystko tak głośniej słyszę i boję się, że będzie dźwięk słychać, z gry słychać głośniej niż... O matko! O Jezus! Zaczęła się gra! Jezus! Jakie... Dobra, to zobaczę. Że ten dźwięk z gry będzie słychać, będzie głośniejszy niż ja mówiąc, niż dźwięki mój głos. Orzech. I też chyba jak jest wściekły, to nie je szybciej. W jedynce też tak było, że jak on jest wściekły, to nie je szybciej. Czekaj, on powiedział coś tam, że ma milion Robuxów? Robux Plus? Nie wiem, co chodzi. O, i z grobów będą się pojawiały nuby, znaczy z tych spawn padów, czy coś jak to się tam nazywa. O! Są! Widzicie, są nuby. Dobra, wisienkę sobie użyję. Wisienkę użyję. Jezu, wow, ile pieniędzy! No, nieźle. Zginął. Ciekawe, czy ten zginie. Znaczy, na pewno zginie. Ja już przeszedłem ten poziom. Ciekawe, coś tam, jak ja przegram. Nie wiem i nie chcę próbować. Ja już go odblokowałem. Dobra. Okej. Okay. No to teraz gram ten poziom. Rośliny w Snoops. Dobra. Już mam tyle roślin. Raz, dwa, trzy, cztery. 12, bo tu jest 6 i tu jest 6, więc 12. Dobra. Wszystkie te nocne rośliny. Zbójstwo. Niszczy spawn pady. Tak, spawn pady. Właśnie niszczy. Ciekawe, jak to wygląda. Jeszcze nie próbowałem go. Tego poziomu jeszcze nie grałem. Dobra. Więc tak. I Lipitel, i wiśnia. Tak myślę. Okej. Okay. Dobra, gdzie by go... O! Tak, i to są tak... Sancho, mam taką skórkę do niego. A tutaj będę miał Lipitery, te Sunshroomy. I tu będę miał pół szroma. Jedno też bardzo szybko dają to słońce, ale to strasznie szybko, naprawdę. Znaczy w sumie nie, nawet nie potrzebuję drugiego rządku, bo ja miałem kolumny. Ja miałem dwie kolumny i to praktycznie ciągle leciały słońce, nie miałem co z nimi zrobić, więc jedna kolumna mi wystarczy. Tak mi się wydaje. O, widzicie, jak to szybko leci? Dobra, zobacz, jak to wygląda, uwaga. O, no, szybciej niż w jedynce. Myślałem, że są zombies. Normalnym to wygląda. Tak po prostu wchodzi taką kukurydza i tak wchodzi w ten grób i go niszczy. A w ogóle ten niszczyciel grobów to jest po prostu taka ta. Po prostu kukurydza z usuniętą tym od katapulty do góry, odwrócona do góry nogami. Okej. Okay. I chyba to też nie ma tak, że na fali pojawia się więcej tych spawn padów, tak jak jest w jedynce. Czemu tego nie mogę kliknąć? A czemu nie mogę kliknąć łopaty? Nie wiem dlaczego. O, ale on zaraz zje go. To będzie dobry moment, żeby go usunąć. Chociaż w sumie nie chcę go stracić. Tak, fumszlum, to jest fumszlum. I taki strasznie dziwny dźwięk jest, kiedy on strzela. I mam wrażenie, że on ma słabsze pociski od pocisków pufszluma. Już nie wiem. Tak, może do tego złudzenie. Ale tutaj zniszczę ten pad, spawn pad. Dobra, zaraz. O nie. Bardzo często mówię dobra. Okej. Okay. Chyba dobrze idzie, tak mi się wydaje. Muszę mieć tylko wszędzie Lipitery. Tylko na dzisiaj się skupiam na zniszczeniu tych spawn padów. Patrzcie, teraz mogę kliknąć łopatę. O, wreszcie się udało, ale już nie chcę łopaty. Chciałam usunąć pufszlumy i stawić na ich miejscu te fumszlumy.
Ale w sumie nawet mogę tu mieć te funkszumy. Ojej. Dobra, skacz sobie. To nic nie daje ten skok, bo i tak będzie musiał go zjeść. Szybko, sumie... O! Powiedział, just give me Robux, tak. Oni idą do mojego domu nie po mózg, tak jak jest plan ze sezonem, jest tylko po Robuxy. O, i on tu jest z tymi drzwiami. Zaraz wam, może pokażę wam, jak działa on. Nie, bo dlatego nie chcę go wysadzić czerleśnią. Znaczy, trzeba z moją czerleśnią. No bo po angielsku jest czerli, więc tak czerli, czerleśnia, takie, tak się podobnie zaczyna. O, i on już mi nie jest potrzebny. Nie mogę go też tu postawić, nigdzie, oczywiście. Hej, kolesiu! O! Tu jest roślina, to on nie je tej rośliny, tylko je tamtą. Ten skok jest taki bezsensowny. Ale przynajmniej tak jest szybszy. A poza tym to nadaje trochę, bo dzięki temu, kiedy zje roślinę, to będzie bliżej, to będzie tutaj, tej rośliny i będzie mógł od razu zjeść następną, a nie tak, że iść do niej. Mam nadzieję, że rozumieliście, o co chodzi. Nie wiem, czy tak. O! Widzicie tutaj, tu jest życie tej tarczy, a tu jest życie tego nuba. Tu była ta tarcza, ale ja nie mówiłem nic o niej. Bo funkszumy przebijają się przez tarczę i atakują nuba, a nie tą tarczę. Znaczy tą tarczę też. O, właśnie, postawiłem tu funkszuma. Ale funkszuma, ale dobrze może być. Czemu nie? Funkszum jest lepszy. Funkszum jest lepszy. Nie funkszum. Też nie wiem, bo jakoś funkszum mi się tak wydaje, że ma słabszy damage niż funkszum. Dobra, teraz. Pieniążek zbieram słońca. I tu sobie wystawię teraz funkszumika. O, i też funkszum w tej grze nie przebija się przez nuby. Nie ma takiego przebijającego ataku. Przebija się tylko przez tarcze, ale nie przez nuby. Nie ma tak, że atakuje. Może atakować dwóch nubów na raz. Mogę mieć w sumie drugą kolumnę lipiderów, ale nie chcę mi się. No dobrze, w sumie już mogę nic nie robić i wygram, ale w sumie mogę trochę przyspieszyć tempo. Tak, powysadzać sobie nubów, czyli bombką. Jak już mówiłem, to jest bombka na choinkę. Jak to jest dużo pieniędzy. O, i też nie dostaje się za spawn pointy pieniędzy, jak się jej niszczy. Bo w Plant vs. Zombies było tak, że za spawn pointy, jak się niszczy spawn pointy, znaczy to się nazywa pad point, jak się niszczyło groby w Plant vs. Zombies, to się dostawało pieniążek. Natomiast za pad pointy, jak się jej niszczy, to nie dostawało się. No, te pieniążków. Dobra. Teraz ten skok był jakiś wielki, ale i tak ja próbowałem jeść tą cherry bomb. A normalnie nie jedzą cherry bomb. Ciekawe, czy by zjadła. Nie, na pewno by nie zjadła cherry bomb. O, flaga. I tutaj rzadko jest tak, że flaga pojawia się, kiedy nie ma żadnego nuba. Teraz akurat tak jest. Ale rzadko tak jest. Zazwyczaj jest tak, że są nuby tutaj i jest flaga. I pojawia się flaga nagle, kiedy jest już tu mnóstwo nubów. A tu jakoś była za długa przerwa od nubów. Just give me Robux. O, powiedział, just give me Robux. Dobra, to tak, goście, wiecie, chcę was porozsadzać, no i to zrobię. No, o, aż dwa pieniążki, czyli w sumie 20, bo jeden pieniążek to 10. Bo na to było najgorsze, gdyby jeden pieniążek to był jeden. Nie no, to było niemożliwe do kupienia te rzeczy. Ja nie wiem, ile żebrałam tych pieniędzy. Pewnie bym miał jakieś 50, nie miałbym nawet 100. A list. Znalazłem dostatek od nubów. Dobra. Home obrona. Dobra robota. Znaleźliśmy dostatek od nubów. Czy jest to stary paragon? Nie mogę powiedzieć. Pismo jest zbyt małe. A tak w ogóle... To ja tak czekałem na ten, kiedy nie będzie już tej muzyki zwycięstwa, bo bałem się, że to ona jest jakaś strasznie głośno i że nie będzie wtedy słuchać to, co mówię, dobra.
graj z rolkować Hypno Shroom. Tak może sklep, co jest w sklepie? Ma, okej. Okay. Jeden slot rośnie, to się przyda, więc to kupię. Dobra, teraz będę mógł, więc dodatkowo, bo to pewnie trzeba Robuxy kupić. Oto. Ten dożywotni Game Pass da ci dwa razy monetę za ręce, tylko wszystkie złote skórki, które wieloosobowym da tak na czasie. Na GC, które się jest obowiązkowe dla każdego, kto chce zmielić tam drogę do bogactwa w jak najkrótszym czasie. Zamiast słońc daje ci monety. A co to jest? Za Robuxy. To są Robux. To są za Robuxy pieniądze, dobra. Skórki. Dobra, może to sobie otworzę. Chciałem to otworzyć, ale kupiłem ten slot, więc jednak nie. Nie, nie chcę. Dobra, to gram. Kliknę graj. Rośliny versus noobs. Jezus, ile ich jest? Czemu nie dali tych z tego z czapką? Ciekawe, czy to jest futbolista noob, bo Flanders jest futbolista zombie? Futbolista zombie? Ciekawe, czy to jest futbolista noob. A, ale futbolista noob się zombie się dopiero pojawia, kiedy ma się Hypno Shrooma. Bo jakby Hypno Shroom jest anty niego. Więc pewnie tu się, jeśli się pojawi, to wtedy, kiedy będzie Hypno Shroom. I też pewnie jest, bo grałem na tym trybie wieloosobowym i tam później dało się grać z innymi graczami, jako noob lub jako rodzina. Ja gram jako noob i tam było takie logo takiej piłki i myślę, i to jak się, i nie wiem, co się stało, jak się to postawiało, ale wydawało mi się, że jak się to postawia, to się postawi taki futbolista noob. Bo to była piłka do futbola amerykańskiego, ale dobra, już chciałam wiedzieć tak. Dobra, to jeszcze mogę jedną roślinę. Orzech. Puszczaj. Dobra. Ojej, jak to wygląda fajnie teraz, kiedy ma się tak więcej roślin. Znaczy, tak się wydaje, że, znaczy nie więcej roślin, ale ma się więcej roślin w tym jakby w deku. Nie, w deku jest karciany. Dobra, to tutaj. Dodaj, bo tu ma być fumszlum, tu lipitel. Ale i tak to później zmienię na fumszluma. Dobra. Ładuj się. No. Naładował się. Pufszlum! O, czemu tu idzie drugi? Dobra. Tu idzie już noob. Fajne jest, że to tak od razu niszczy te spawn pady. Czy pad spawny? Nie, spawn pady. Nie, tu nie widać tego, tej nazwy jego i co robi. Gdyby było co robi, to było, że niszczy tam spawn pady i byłoby nazwa tego, bo to jest chyba spawn pad. Nie, to jest spawn pad niż pad spawn. Dobra. Bo już mi tak się nie przebija w tej grze. Jakby funkcjonują. A, bo funkcjonują tutaj ma taki normalny jak strzał. Nie taki przebijający, tylko taki normalny. Dobra, to zniszczę, bo to jest najbliżej. Najlepiej zawsze zaczynać od tych, które są najbliżej. Ponieważ te, które są najbliżej, to są najbliżej domu i noob może ci najłatwiej wtedy wejść do domu. Okej. No na razie chyba jest nieźle. I nie powiedziałem tego słowa dobra. A jednak w sumie nie wiem, czy mówiłem dobra. I czy tego nie liczyłem. Może o tym zapomniałem, że mam to liczyć. A może nie powiedziałem. Później to zobaczę, kiedy będę oglądał ten film. Albo nie, bo będę musiał się na tym skupić, żeby słuchać, czy mówię dobra. Nie, to będzie nie. Będzie takie męczące. Słoneczka. Dobra. O, powiedziałem. Chyba jednak często to mówię. No, wreszcie. Kolejny fumszlumik. Co? Tu idzie ten, znaczy malszy, z włosami. Nie łysy. To może wstaje... O, orzech. Jest, je orzecha. O, tu idzie ten. Nie,
Mi się nie podoba, że tu ten idzie. Ale, a może przez orzecha może tylko przeskoczyć? Zobaczcie, czy przez orzecha może przeskoczyć. Nie, nie może przeskoczyć przez orzecha. Jaki on jest słaby. Jaki on jest taki słaby. Nie może przeskoczyć przez orzecha. Jest. Okej. Chciałam być dobra, ale powiedziałam okej. Jest, ochroniłem się. Okej. Tak, okej, w sumie mogę mówić, bo to nie jest tylko dobra. Ale w sumie to jest prawie to samo. Funkcja tutaj się nie przebija z nich wszystkich. Ale oni chyba wszyscy szybko zjedą Bolnata. Nawet jest tak blisko Pufszluma, nawet go nie drasną. Beznadziejne to jest. To jest chyba najbardziej beznadziejny zombie. To jest taki, nuby to są, nuby. Nuby, bo zombie by przeskoczył przez jakąś roślinę, a ten przez żadną nie może przeskoczyć. Okej. Może kiedyś spróbowałbym zniszczyć tą tarczę tego nuba, nie używając Fumszuruma, bo Fumszurum to się przebija przez nią. Chciałam zniszczyć samą tarczę, a potem... Ale może teraz spróbuję tak zrobić. Dobra, spróbuję zniszczyć tą tarczę samą, nie używając Fumszuruma, bo Fumszurum to by go zabił. Chcę samą tarczę, ja chcę tylko tarczę. Dobra, Lipitel, okej. Dobra, już Lipitel się naładował. Czemu on dostawał jej damage? Może jednak jest, nie wiem dlaczego on dostawał damage. Zginął, czy nowy był, czy on tu był, a ja nie zauważyłem, że go nie zniszczyłem. Nie wiem, dobra. Jakoś zginął, nie wiem jak tam ten zombiek. Może jakoś, czasami strzały się też przebijają przez to. Nie wiem, a może Pufszlumy też się trochę przebijają, ale tak słabi. Nie wiem, dlaczego tamten zginął. Dobra. Dobra, chcę was zabić. I tak zrobię. Czemu tamci się nie zabili? Okej. Teraz mam jeszcze lepszą armię niż poprzednio. Dobra, ale chcę wszystkie zmienić... Wszystkie Pufszlumy zmienić na Fumszlumy. Bo Puf to nie Fum. Ten swe sprężyną na głowie przeskakuje beznadziejnie, jak już powiem. Może kiedyś zrobię takie zbiór wszystkich przeskoczeń tego zombieka w moich filmach. Znaczy tego nuba w moich filmach. Bo to by mogło być ciekawe i śmieszne. Że on nigdy. Nigdy mu się nie udało to zrobić. O, wreszcie jest przerwa. Ach, przerwa. Dobra, o! Tutaj. Teraz nie wiem, co powiedzieli. Okej. Tak, zaraz to cherry bomb użyję, żeby te wszystkie zombie... Znaczy, nuby, czemu... O nie, tu więcej... Tu już nie poprawiałem się, to się poprawiałem rzadziej niż w poprzednim filmie. Ile to w ogóle trwa? A, 20. Dobra, 24 minuty. A się przestraszyłem, że to chyba strasznie długo to trwa. Gięcie już. Jej! No! O! Jest! 15 poziom. Skończyłem i dostałem nagrodę. Dostałem nagrodę, że skończyłem 15 poziom. Okej. Dobra, kliknę skórki. Nie no, nadal nie ma tych roślin. Dlaczego nie ma? I nie ma też w ogóle Fumszuruma, skórek dla Fumszuruma, dobra. Mam to tyle, dobra, to nie mogę kupić tego najlepszego, tak mało zabrakło. Może ten pierwszy poziom zagram, tak szybko ten pierwszy poziom zagram, bo wtedy może zdobędę tyle pieniędzy, żeby to kupić, dobra. Ten pierwszy poziom, bo na pewno on ma tyle pieniędzy. Tak.
O, dobra, jak mało. Ma szansę, że zdobędę tyle. Dobra, tak, bla 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 bla. Tak, wiem. Dobra. Klik, o. Tak, tak. W śniegu szuje słońca, aby rosnąć. O matko. Wiem, gość, dobra, ja chcę zdobyć pieniądze. Jeżeli się tu nie okaże, nie ma dwóch pieniążków, to się wkurzę. Nie pozwolę, będę dotrzeć do ciebie, tak, wiem. Chodźcie, słoneczka. Chodźcie do tatusia. Biżuterek inaczej nie urośnie i zginie. Ojej. Dobra, tu już postawię, że bo będzie szybciej leciały te strzały do nubów. O, chyba uderzyłem w mikrofon. Mam nadzieję, że to nie było jakieś głośne. Proszę. Proszę. Chcę, żeby wyleciał z ciebie pieniądzek. Nie, nie wyleciał. Proszę. Jak wyleci z ciebie pieniążek, to będę bardzo ci wdzięczny. Ile to trwa? Ja myślę, że 8 minut. Nie chcę, żeby to trwało pół godziny. Jest! Jeszcze z ciebie lub z ciebie, albo z obydwu was. Proszę, 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 proszę. Z ciebie. Jest ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Uwaga, jak się nie bierz. Proszę, proszę. Nie było! Nie! Na... Nie, dlaczego nie było? Dlaczego nie było? No nie... I tak mało brakuje już, żeby... No, mi brakuje jednego pieniążka. Nie będę tego drugi raz grał, bo to będzie nudne. Więc mam taki pomysł, że otworzę to słabszy. Dobra. Już to słabsze otworzę. Nie. Ale dwa razy. Uwaga, co to będzie, co to będzie? Abym coś tego nie miał. Uwaga. Nowa skórka, dobra? I drugi raz otwieram. Okej. Uwaga! Uwaga, 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 uwaga! Co to będzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie? O, nie, 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 tak! A nie, to Sunshroom! Duplikat od pieniędzy. Ach. Dobra, w takim razie... Nie mogę tego kupić, ale kupię ten najsłabszy jeszcze raz. Jeszcze jeden raz. Dobra. Jakoś cherry bomb chciałbym. Cherry bombkę, cherry bombkę. Dobra. Tak! Wow! Nowa skórka. Powrót. Powrót. Dobra, więc tak. Mam nowego słonecznika takiego. No, bez plu wypróbuję go w sumie. No to nie wiem, ten jest taki fajny, znaczy wypróbuję najpierw tego, znaczy czy mi się dali poda ten, czy ten. Znaczy na razie to używam sam szlumów, więc nie ma co dla mnie znaczenia. Dobra, wyposaż. Wow, on jest nad fajny. O, wyposażony. Tak. Widzowie, więc tak, myślę, że w tym odcinku to na tyle, więc tak, zostawcie lajka i suba, no i widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie jutro. Nara! Tak, nara, 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 nara.